Cywilizowany człowiek tego, co najbardziej boi się w życiu, to utracić kontrolę. To jest przerażające. No więc trzeba tracić kontrolę w sposób kontrolowany. Tego poniekąd uczy gra. A tak naprawdę to chciałbym powiedzieć o tym, co jest po utracie kontroli. Tam jest w jakimś stopniu bezradność. To dziwne uczucie, którego się boimy. Najbardziej boimy się nie mieć wpływu, czuć się bezsilnym, czuć się bezradnym. To są nasze demony. Co nie znaczy wcale, że tak musi być. Bo bezradność jest chyba czymś innym. Ja tutaj oczywiście będę opowiadał głównie o sobie, bo jakby poprzez grę tej bezradności doświadczyłem. I myślę, że ona jest czymś fundamentalnym dla naszego istnienia. A to z tego powodu, że to jest właściwie stan niemowlęcy. Wtedy jesteśmy bezradni, ale też jesteśmy zaopiekowani. Wtedy rodzą się te dwa punkty duchowości. Siedliskiem duszy jest miejsce, gdzie świat wewnętrzny styka się ze światem zewnętrznym, bo nikt nie jest sobą, gdy jest tylko sobą, a nie jednocześnie kimś innym. To poprzedni odcinek, poprzednia pogadanka była o tym. Więc właśnie jako niemowlę jesteśmy bezradni i uzależnieni od rodziców. No, najbardziej od matki, ale nie tylko. To w tej chwili już i ojcowie dobrze funkcjonują w tych sytuacjach. Więc jesteśmy uzależnieni, czyli te dwa punkty, ja i nie ja, są jakby właśnie wyznacznikiem bezradności. I to jest ta nasza prawdziwa bezradność. Gra mnie nauczyła, że kiedy wchodzę w bezradność, a zdarza mi się to, no to ja sam muszę się sobą opiekować. To ja wtedy nie zarządzam sobą, nie wyznaczam celu, nie robię tych wszystkich rzeczy, które robi cywilizowany człowiek, tylko się sam sobą opiekuję. Gdyby mi się coś zaczęło dziać, no to ja wtedy zareaguję. Nie pozwolę na to. Tak jak kiedyś matka nie pozwalała, żeby dziecko spadło, żeby się tam do niego jakiś sąsiad czepił albo teściowa. No takie różne rzeczy, wiecie o co chodzi. Także bezradność trochę polega na tym, że trzeba sobie na nią pozwolić, ale też umieć się sobą zaopiekować. Nakręciłem taki krótki film o drzwiach i to jest troszeczkę tak jak z tą bezradnością. Drzwi wpuszczają nas do pomieszczenia, ale też drzwi odgradzają nas od rzeczy niechcianych. I tutaj jest trochę jak z bezradnością. Ja nie chcę, żeby ktoś mnie skrzywdził w bezradności, więc te drzwi przemykam. To nie chodzi o stawianie granic, tylko o opiekowanie się sobą. To jakby dwa równoległe systemy wtedy działają. Ten rozumowy, racjonalny musi pozwolić nam na bezradność, no a ten bezradny musi zaufać temu racjonalnemu, że nie zniszczy go, nie kopnie, nie zlekceważy, nie wyśmieje, co w cywilizacji przecież bardzo często się zdarza, tylko po prostu będzie się nim opiekował. To dalsza różnica, musicie przyznać. Ja się tego trochę nauczyłem, dlatego mogłem sięgnąć do swojej bezradności, do swojego niemowlęctwa, w którym niestety doświadczyłem pewnej traumy, która do dzisiaj mnie trzyma. Ja z tym 60 lat chodzę i próbuję coś z tym zrobić. To jest totalny dyskomfort. Właściwie grę stworzyłem, jak się okazuje teraz, po to, żeby znaleźć jakąś drogę. No i ta moja bezradność teraz sobie tak powoli wybrzmiewa i jakby odzyskuje właśnie stery takie nieracjonalne, ale takie ludzkie. Bo ja jestem zakorzeniony w bezradności, ja ją dopuszczam do siebie czasem za bardzo. Czasem tego nadużywam, bo wpadam w taki stan, gdzie właściwie prawie nie jestem, tylko gdzieś się znajduję w innej rzeczywistości. Ponoć ludzie w modlitwie podobne stany osiągają. No i jednocześnie sobą się opiekuję. Także bezradność jest według mnie bezcenna, no ale musimy się nauczyć właśnie tego,
właśnie tracić kontrolę w sposób kontrolowany. Ja tracę kontrolę, ale cały czas opiekuję się sam sobą. Kontroluję to w jakiś sposób, niedokładny, nieracjonalny, ale patrzę, czy czegoś mi nie grozi. W każdej chwili z tego stanu mogę wyjść. To jest bardzo płynny stan i bardzo, bardzo piękne doświadczenie, bo on pozwala się zmieniać. Uważam, choć nie jestem tego w jakiś zdecydowany sposób pewien, ale tak uważam z własnego doświadczenia, z obserwacji moich znajomych, którzy ze mną grali. Uważam, że zmiana następuje w bezradności, bo wtedy cofamy się do tego stanu niewinnego, w którym coś możemy zmienić. Jeżeli te dwa stany, racjonalny i bezradny, zaczynają ze sobą rozmawiać, to wtedy mamy szansę zmienić kierunek swojego działania. Więc ta bezradność wydaje mi się nieprawdopodobnie ważna i jednocześnie ten stan opieki nad bezradnością też mi się wydaje niesamowicie ważny. Ja się tego nauczyłem poprzez grę, no bo w grze tak trochę jest, kochani. To ja kontroluję płaszczyznę, kiedy robię ten pierwszy gest, a później oddaję pędzel, no i partner robi, co mu się żywnie podoba, czyli raz kontroluję sytuację, a raz jestem bezradny. Później znów muszę jakoś na to wpływać i tak prowadzić swoje działania, tak wpływać na obraz i na partnera, żebyśmy doszli do spełnienia, które gra się zwykle kończy. Więc musimy dopłynąć do tego porozumienia, tracąc kontrolę i ją odzyskując. Być bezradnym i tą bezradność na chwilę odkładać. Więc cały czas przechodzimy pomiędzy tymi dwoma stanami i to nam daje coś absolutnie unikalnego, bo poczucie po grze jest po prostu fantastyczne. I to zresztą bardzo polecam. No więc czegoś takiego nauczyła mnie gra. Nauczyła mnie szacunku do bezradności. Nauczyła mnie umiejętności wchodzenia w bezradność, korzystania z tego daru, bo wracam jakby do swojego dzieciństwa. Ja wiem, że wiele osób z tym może mieć problem, ponieważ myśmy niestety przeżyli pewną nawałnicę naukową, która twierdziła, że niemowlęcia nie można nosić bezkarnie, bo on się przyzwyczai i będzie krzyczał cały czas, więc niemowlę się odkładało do łóżka i ono się tam darło godzinę czy dwie, przerażone tą swoją bezradnością, bo nikt się nim nie opiekował. Z tego się narodziła podobno taka choroba, która się nazywa aleksytymia. Ja się akurat tym interesowałem, bo czułem, że ona mnie dotyczy. Ja nie mam tego zdiagnozowanego, ale z różnych opisów to sobie tak zapamiętałem, że aha, było takie zjawisko i ono może mnie dotyczyć. Ja sobie to rozegrałem grą, nie potrzebowałem żadnych porad, ale fajnie, że wiedziałem, że coś takiego istnieje. To jest dosyć śmieszna historia, bo to się gestami pokazuje. Kiedyś było tak, że matka trzymała dziecko i odkładała go. I był kontakt, a później było rozejście. I koniec. I wtedy był rozpacz. A teraz się mówi, że trzeba zrobić kontakt, rozejście, kontakt, rozejście, kontakt, rozejście. I wtedy dziecko uczy się, że oswajać tą bezradność. I uczy się, że matka wróci, czyli nadal się nim opiekuje, ale nie jest, nie trzyma go za rękę, tylko gdzieś za chwilę przyjdzie, że on się też musi poczuć bardziej jakby sobą w tej bezradności. Może troszkę się sobą zaopiekować, no nie wiem, przewrócić się na brzuch. Chociażby i trochę spróbować na czworakach połazić, bo chciałby zabawkę, no to sobie iść do tej zabawki, nie? Więc bardzo mi się podoba ten model taki, rozejście, zejście, rozejście, zejście, rozejście, zejście. No nauka nam sprawiła kłopot w latach 50., 60., chyba jeszcze 70. Zafundowała nam taką chorobę. Gdzieś w czasie jakiegoś wykładu w internecie, chyba z SWPS, pani mówiła, że nawet 50% Polaków może być dotkniętych tą chorobą. Nie wiem, czy u mnie była ta choroba, czy to było coś trochę innego, ale uwierało mnie to straszliwie przez bardzo, bardzo długi czas i właściwie odbierało mi swobodę ruchu. Ponieważ ja zamierałem i siedziałem przerażony. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. To jest trochę takie szulcowskie. Szulc napisał: czy zdradzić mam, że pokój mój jest zamurowany? Mnie zamurowano.
w tej bezradności takiej przerażonej. Czyli ja właściwie dopiero przez wiele lat wydobywałem się z tego. Nie wstydzę się o tym mówić, ponieważ nauczyłem się właśnie tego fenomenu bezradności i opieki nad bezradnością i przechodzenia pomiędzy tymi dwoma stanami, które dla mnie jest w tej chwili oczywiste. Dlatego o tym opowiadam, bo to jest fajne, tego się można nauczyć, a przede wszystkim tego można doświadczyć poprzez grę, czy poprzez moją osobistą ze mną, czy poprzez warsztaty, które powoli zaczynam organizować, więc proponuję zwrócić uwagę na taki fenomen jak bezradność i opieka nad bezradnością. Absolutnie coś niezwykłego. No dziękuję Państwu za kolejne wysłuchanie mojej kolejnej pogadanki, tym razem na temat taki dziwny, prawda? Właściwie jakby nie związany z grą, z płaszczyzną obrazu, z tymi mechanizmami, które opisywałem przecież w kolejnych turach. Teraz właściwie wchodzimy w taką trzecią turę opowieści o grze. Najpierw była opowieść o technikach, jakie się w grze mieszczą, o płaszczyznach, o kompozycjach i tak dalej. Później mówiłem o takiej trochę filozofii, jak to jest z tą grą, patrząc tak z odległości. A teraz chciałbym powiedzieć o takiej praktyczności gry. Co ona może wnieść do naszego świata? Nie tylko osobiście, nie tylko poprzez grę, ale też poprzez intelektualne zastanowienie się, jak działa taki fenomen samoorganizacji, do którego wchodzimy i możemy z niego coś wydobyć. Moim zdaniem to jest smaczne. Jeśli się Państwu podoba, to proponuję lajka, suba, polecić komuś. No jakoś chciałbym, żeby to się stawało coraz bardziej popularne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.